fajnego chłopa. Wyjdzie za mąż za księcia. Każda potwora znajdzie swojego amatora. Jeden to inny.
wzrośnie. Kiedy? Któreś z tulek zostanie królem? Pozwolimy sobie na wszystko. Wszystko w granicach rozsądku. Czy macie mało? Intestuj od niczego, tak? To buty. Posiadając milionera, zakochać się.
zaczepiony, ale bawi. Muzyka i tańczyć. Tańczyć, tańczyć. Co ty wybrałaś, kopciuszku? Obiedy zrobione, kurze nie powiecie radę. Padamy znów, a ty przez cały dzień się pochonisz? Powiem wszystko ojcu i że się idzie. Czekam cię jeszcze przeróbki naszych sukien. No i co tak stoisz? Do kuchni masz. Wiesz, co wymyślił nasz ojciec, skoro chce mnie ożenić. To świetnie. Nie nabijaj się ze mnie. W korytarzu siedzą jedna obok drugiej. Kandydatki na żonę. U, bracie. Już się skurczuję. Od nadmiaru głowa boli. A panny? Niczego sobie. To się żre! Hola, hola. Według rodzinnej tradycji żeni się najpierw starszy brat, potem młodszy. Kto wcześnie się żeni, ten wcześniej łysieje. Nie namawiaj komu żony, bo to tobą przykrzony. Ożeń się koniecznie. Jeżeli trafisz na dobrą kobietę, będziesz szczęśliwy. Jeżeli trafisz na złą, najwyżej zostaniesz filozofem. Żonaty żyje jak dziad. A umiera jak król. Kawaler żyje jak król. A umiera jak dziad. Wiem dobrze, co się tyczy małżeństwa. Nie ma to dam. Lepiej. Śmiać się na czymś w ślubie, niż płakać na swoim. Pamiętaj i wryj sobie w pamięć te słowa. Kto pan ma w swoich skarpetach? Kobieta. Kogo nie ma, gdy zimne kotlety? Kobieta. Komu ufasz najbardziej na świecie? Kobiecie. Kogo uczcisz dużym bukietem? Kobietę. Z kim podzielisz się ostatnią monetą? Z kobietą. A o kim? Mi się ciągle boję. O kobiecie. Słowem, życie bez ciebie nie to kobieto. O! Proszę mu wybaczyć emocje. Jest pani bardzo uprzejma. Po prostu mówię to, co myślę. Wie pani może, która jest godzina? Owszem, wiem. A najuczejnie dziękuję. Nie ma za co. A jeżeli pani już wie, która jest godzina, może mogłaby mi pani to powiedzieć. Z przyjemnością. Tak więc, jeszcze raz. Przepraszam, ale która godzina? Za 10. Za 10 która? No nie wiem, bo zgubiłam małą wskazówkę. Najważniejsze, że za 10 będzie dokładna godzina. To najważniejsze. Nie należy żądać rzeczy niemożliwych. Ani wymagać więcej niż można otrzymać. No, no, moje uznanie, proszę pana. Cóż za znakomite myślenie. Wie pani, spodobała mi się nasza rozmowa. Może moglibyśmy dowiedzieć się o nas spacerze? Z przyjemnością. Kochana, ja mam dla ciebie
I mam dwa zaproszenia. I zabieram cię ze sobą. Tylko muszę je znaleźć. O, są to. Dzięki, ciociu. No i jak? Ale zaraz. Jak ja się nie mam cukrać? No kochana, no przecież nie mogę przyjechać bez prezentu. Proszę odejść. O, jakie cudowne. Poczekaj, muszę wykonać telefon. Hello. No cześć. Słuchaj, potrzebuję sukienki. Rozumiem. 34. No bo wiesz, no kręcimy nową wersję Pretty Woman. No tak. Dobra, to głowę. Ja sobie żeby ją przysłali tutaj do domu pod adres Habrawasi. Dziękuję ci, mój Supermanie. Załatwione. Dzięki, ciociu. No ale... Przecież to będzie na co następne. Ja się tego przedostanę. Czy co zapomniałaś, że ja pracuję w firmie i że znam kilka sztuczek kamuflażu? Staj się do mojego kufelka biologicznego, a teraz wygraj szybko, szykuj się, ja to będę na ciebie sikać. Co będziesz robiła? No będę na ciebie sikać. Ale dlaczego? Ja wolę na ciebie posikać. Chyba on trenuje poczekać. Ja nie wiem, ja nie prosi mówkę. Sikać, no godzina leci, sikać! No sikać, no Boże! O Boże, ja nie wiem, ja mówię, że będę sikać, a ona, że ja będę sikać chyba. Thank you.
zamęcia, wodzi, chodź za panem, sierpnia z panem. Posłuchaj do Amerykanów. Książę jest jak produkt krajowy, jest tak. A ty zapomnij na American Star. Panie, proszone są na zdjęcia futer. A mam tu się dać. Faktycznie.
To prawdziwy nie tak. Spóźniać się na zaproszenie. Ale gust nienaganny, a te buty. Wiem, co mówię. Znam się na tym. Stój! Poczekaj! Nie uciekaj! Okruty na stołach podoba, jak zrobić mi to pokłać. Co to za nadzieję? Muszę zobaczyć, co będzie dalej. Nie! Thank you.
Boże, zapomniałam zgubić. I to ma być kobieta z klasą? To na pewno jest szóstka. Na pewno leci na fortunę króla, skoro nie stać ją na buty. A tak w ogóle to nie powinno być ich wybranką. Cisza, spokój, inaczej sprawdzimy, która z was jest wybranką mojego serca. Ojcze, ratuj, skarbnicy mądrości. Spośród wszystkich panien, jakie były na balu, wybrałem tę jedyną. Chcę, by została moją żoną. Nie. Choć przyznaję, niczego im nie brakuje, ale serce, ojcze, serce przy nich nie reaguje. Miłość takie nie wiadomo co, przychodzi nie wiadomo skąd, nie wiadomo jak, i sprawiające bóle. Miłość wcześniej wykryta jest... Ja nie chcę lecieć, nie odnalazłem, by wnet utracić. Co lecisz? Kochaj i czyń, co chcesz. A żebyś wiedział, że tak zrobię. Ale nim przemierzysz świat cały, zajrzyj do domu przy Kobrowej 3. Byłem tam z wizytą samej szkoły i moją uwagę przykuły bardzo dobre. Te same, które miała na sobie twoja wybrana. Idziemy tam razem. Idziemy. Mój brat chciałby poznać lepiej pani córkę, poczynając od stóp. Od małego ma słabość do kształtnego kobiecego ręka. Kochanie, przyjdźmy, gdzie się podpędzi, szybko! To ten! A czy córka mogła... Oczywiście, nie? Bo to moi pantofle, co zaraz udowodnię. Mnie. Skurczyły się. Wczoraj padał deszcz. Co ty jadasz? Świeciło wiosenne słońce! Jak mnie mam, pantofelki należą do innej mieszkanki tego domostwa. To pewnie jakiejś znajomej kopciuszka. Kopciuszka? Poproszę ją tutaj. Powiedz proszę, czy ja to są? Proszę. Więcej pewności nie potrzebuję. Do zgonu miłości się. Czy zostaniesz moją żoną? To jest moją. To jedyną wybrana żoną. I tak to! Współczesne dziewczyny zastępują. Moje ludzie spotyka się przypadkiem, a okazuje się, że czekali na siebie całe życie. Jeśli rano wstajesz, a jesteś nieżonaty, to proś Boga o dobrą żonę. Ona jest warta, żeby o nią prosić, gdyż taka zdarza się rzadko. Wiem, co mówię. Jeśli jesteś żonaty, to proś Boga o dzień spokojny. Najlepsze kobiety mają swoje niespokojne dnie. Pamiętaj, kopciuszku, im kobieta lżejsza, tym bardziej ciąży na budżecie mężczyzny. Właśnie. Na tym nieszczęsnym empirycznym padole każda rzecz może się skończyć tak albo owak. Na każdą z tych rzeczy, sytuacji może znaleźć się przysłowie, które zobrazuje taki czy inny rezultat swoim stuletnim, czcigodnym doświadczeniem. Halo? Radia sercowa Daisy, słucham. Jeśli jeździć, to już ze mną. Jeśli szaleć,
chce się żenić. Pora kończyć przedstawienie, bo spełnione ich marzenie, a z bajkami tak to jest, że morałem kończą się.